Witajcie kochani na kanale Iwitarot. Cześć, Iw się kłania. Hej. To czytanie jest dla was, a raczej no czytanie, ponieważ mamy tutaj trzy grupy kart. Wiecie, jaki będzie temat? No, temat no dosyć trudny. A mianowicie, co puścić, by mogło zaistnieć to, czego pragniesz. Sama wiem, jak jest ciężko puścić jakieś sytuacje, nawet osoby. No, są trzy grupy kart. Wcześniej powiedziałam. Trzy pingwinki. To jest pierwsza grupa, druga, trzecia. Kochani, wybierajcie, wybierajcie. To czytanie jest bezterminowe. W momencie, kiedy obejrzysz ten film, będzie właśnie dla ciebie, właściwie dla każdego z was, bo przecież każdy ma coś, co powinien puścić. A może nie zdaje sobie z tego sprawy też. Dobrze, zobaczmy. Więc zostawiamy jedyneczkę, a bierzemy, odkładamy dwójkę i trójkę. Dobra. A na początek oczywiście zobaczymy sobie karty. Wyroczni. Zobaczmy, co karta wyroczni będzie chciała wam powiedzieć. Na tą sytuację, o której teraz pomyślałeś, czy pomyślałaś. Zobaczcie, jaka karta przyszła. Regeneracja. Regeneracja siły. Przeczytamy sobie, o co konkretnie chodzi. Karta 46. Podstawowe znaczenie to odrodzenie, druga szansa, nowe okazje. Teraz masz drugą szansę. Jakiekolwiek okazje, które uważałeś za martwe, teraz powracają w bardziej autentycznej, silniejszej formie. Cokolwiek mogłeś postrzegać jako porażkę lub stratę, jest teraz zastępowane przez coś lepszego i potężniejszego. To odrodzenie jest pewne. Wkrocz w swoje nowe życie. Przeznaczenie wypełnia się w cudowny sposób. No proszę. Okej. Dobrze, a zobaczmy sobie, jakie emocje powinnaś, jedyneczko, odpuścić. Co powinnaś, jakie emocje odpuścić? Jakie emocje jedynka powinna odpuścić? Ups. No, mamy tutaj jedną kartę. Przestraszony. Przestraszony. Przerażone, przestraszone. No niesamowite. Słuchajcie, jeszcze jedną kartę zobaczymy. Czego tak się boisz? Zmartwiony.
zdziwione, przestraszone. Ojejku. Może jesteś w sytuacji, gdzie czujesz się bezradny czy bezradna, boisz się, że coś nie pójdzie po twojej myśli. Dobra, zobaczmy, co Tarot ma do powiedzenia. Odłożymy pingwinka. Co musisz odpuścić? Pentakli. A co się wydarzy, jak to zrobisz? Co jest nieuniknionego? Co jest nieuniknionego? Czwórka pentakli. Ósemka kielichów. No nieźle. Słuchaj, co musisz odpuścić? Współpracę z kimś. Współpracę z kimś. Jeżeli chodzi o pracę, czy robisz jakiś projekt z kimś, może jesteś chory, przeziębiony, nie możesz na przykład uczestniczyć w jakiejś sytuacji, może nie możesz chodzić do pracy. W odwrocie księżyc. No. Rydwan. Nie możesz wyjechać, dajmy na to, w sprawie służbowej. Może cię gdzieś chcą wysłać w jakiejś sprawie. Może po to, by podpisać jakieś dokumenty. Ale tutaj możliwe, że chodzi o to, że może dziecko masz w domu chore, może sam czy sama jesteś chora. Boisz się, że jak nie wykonasz tego zadania, to zwolnią cię z pracy. Że znajdą kogoś innego na twoje miejsce. No jest tutaj właśnie ten rydwan, księżyc w odwrocie, także nie dojdzie do podpisania umowy. Jakoś tak warto odpuścić tą sytuację, ponieważ są sprawy ważniejsze, tak? Od tego, co wydaje ci się, że musisz zrobić. To czas na regenerację. Może to jest nie najlepszy czas, by regenerować siły, być może swoje, być może dziecka. Nie wiem, jakiejś sytuacji, w której jesteś. Tu jesteś przestraszony. Mamy pokazany ciemny las. I tak się możesz czuć, jakbyś był w ciemnym lesie. O, tak lepiej widać. Boisz się, że sobie nie poradzisz. Co jest nieuniknionego, jeżeli to zrobisz, odpuścisz sobie tą sytuację. Czwórka. Czy czwórka denarów. No możesz. Możesz nie dostać takiej kwoty, jakbyś no, oczekiwała, czy oczekiwał. Wiadomo, nie będziecie w pracy jakiś czas. Ale tutaj odejdziesz od sytuacji, która ci nie służy. Stwierdzisz, że gra nie jest warta świeczki. No. Królowa mieczy, as denarów.
Słuchajcie, no tutaj mam wrażenie, że to pomoże. Ty zaczniesz szukać nowej pracy, ty znajdziesz tą pracę i będzie ona lepsza niż do tej pory była. Mimo twoich lęków, mimo że wydaje się ta sytuacja totalnie nie na miejscu, w ogóle możesz się kłócić teraz z myślami, no jak? Przecież to jest niemożliwe, bym w krótkim czasie znalazła czy znalazł pracę na i jeszcze zarabiał lepiej czy zarabiała. No zobaczcie, no tarot pokazuje, że jest to możliwe. Jest to możliwe, tylko warto zaryzykować. Co ta sytuacja przyniesie dobrego dla ciebie? Jeszcze się zapytam, co ta sytuacja przyniesie dobrego w tej sytuacji? Jaka niespodzianka, o, jaka niespodzianka miła. Bo tutaj już jest pokazane, że ta nowa praca jest możliwa. Niespodzianka. Zobaczcie, słońce mi wypadło na podłogę. I to właśnie w takiej pozycji. Zobaczcie, no to jest szczęście, spełnienie marzeń. Kurczę. Warto odpuścić tą sytuację, tą pracę, tą współpracę. Nie wiem, co teraz robisz, ale właśnie to tarot pokazuje. Jaka niespodzianka cię czeka? No, słoneczko, spełnienie. Spełnienie marzeń. Ta praca może być spełniająca, może ci pomóc jakby się rozwijać, tak? Może, zobaczcie, znowu ósemka kielichów. Niespodzianka. Idziesz w stronę słońca. Jest no, szóstka denarów i czwórka mieczy, czyli takie, słuchajcie, macie czas na regenerację sił, macie czas na przemyślenie, czego tak naprawdę chcesz, czy jesteś w stanie zmienić swoje życie. Zostawić coś, co no, powoduje ten strach, zmartwienia. Jeżeli to zrobisz, jesteś w stanie zostawić właśnie tą sytuację, która ci nie służyła i znaleźć coś nowego. Może to jest przeprowadzka, może chodzi o przeprowadzkę. Być może będziesz mieć nową pracę i tutaj ta praca będzie jakby, no będziesz może głosić słowo. Może to tu chodzi o pracę przez internet, może w jakiś inny sposób, ale no tutaj warto zostawić coś, co nie służy. Brać na logikę, przez rozum. Myślę, że tutaj dojdziesz do tego, gdzie się zatrudnić, co zrobić, gdzie się przeprowadzić. No, każdy z Was jest w zupełnie innej no, sytuacji, każdy ma swoją historię. A niespodzianka, no, odchodzisz od tego, co Ci nie służy. Będziesz mieć czas na regenerację sił. Nie wiem, czy chodzi tutaj o chorobę, czy tutaj chodzi o rozstania z kimś. No ale jest to słońce. Pójdziesz w stronę słońca. No, super. Co mają aniołki do powiedzenia dla jedyneczki? Zobaczmy.
prosiłaś innych o wsparcie? Podejmij działanie. No proszę. Nic dodać, nic ująć. Dobrze, kochani, to wszystko dla Was. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. Oczywiście, no, piszcie w komentarzach, w jakich sytuacjach jesteś. Czy to rozdanie, ten rozkład, ta sytuacja pomogła Ci jakoś rozwiązać Twoje sytuacje, może też ciężkie. No, a ja mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze u Ciebie, jedyneczko. Trzymajcie się, kochani, i do następnego razu. Pa. Dobrze, zobaczymy, co teraz u dwójeczek. Dobra. Dwójeczki, moje drogie, z osoby, które wybrały talię numer 2 niebieskiego pingwinka, tak? Tutaj sobie go położymy. Okay. Mamy grupę drugą. Dobrze, zaczynamy od wyroczni, moi kochani. Zobaczymy, co wyrocznia będzie chciała Wam przekazać na sytuację, o której teraz pomyślałeś, czy pomyślałaś. Na rozstaju dróg. Na rozstaju dróg. Ale w odwrocie. Dobra, patrzymy, o co chodzi. Karta 13. Na rozstaju dróg. Niezdecydowanie jest niezwykle frustrujące i prowadzi do niepokoju, straty i dezorientacji. W tym momencie nie możesz pozostać w miejscu, bo całkowicie zgubisz drogę. Unikaj tendencji do pozwalania innym wybierania za ciebie, gdyż to sprowadza się do subtelnej odmowy wzięcia odpowiedzialności. Nie oddawaj swojej mocy nawet tej wyroczni. Nie dokonując wyboru, mimo wszystko podejmujesz jakąś decyzję, za którą musisz wziąć odpowiedzialność. Jeśli ten wybór prowadzi do niepożądanych okoliczności, nie przejmuj się. Duch nigdy nie zmęczy się dawaniem ci kolejnej szansy. Gdy nauczysz się tej cennej lekcji, będziesz mógł zawsze zacząć od nowa. To niezdecydowanie. Dlaczego jesteś niezdecydowany? Dlaczego nie wiesz, którą drogą pójść? Bo nie możesz czegoś odpuścić. Ponieważ wydaje ci się, że i ta droga jest dobra dla ciebie, i ta, i tamta. I w rezultacie stoisz w miejscu. Zobaczmy, jakie emocje. Warto by też odpuścić dwójeczko. Jakie emocje warto by odpuścić? Okej. Okay. Sporo. No dobra. Przytłoczony.
Zdesperowany. Nie wiem, czy nie za dużo. Nienawistny. Wrogi, mściwy, złośliwy. Oj, tutaj jest mega dużo emocji u ciebie, dwójeczko. Dumny, winny. Takie na przemian, kurczę. I te dobre emocje, i te złe przeplatają się. Ty dlatego nie możesz znaleźć swojej drogi, ponieważ no tutaj ktoś znalazł ci za skórę, ale wiesz, jak się na nim odegrasz, to skrzywdzisz być może osobę, która z tą osobą jest. Wiecie, o czym mówię? I to jest takie przeplatanie. Co zrobić, żeby było dla wszystkich dobrze? Tak to odczułam. Strasznie dużo kart mi tutaj wyskoczyło, no. No wiecie, nie ma przypadków, dlatego je tutaj pokazałam. Okej, zobaczmy, co ma tarot do powiedzenia dla ciebie, dwójeczko. Co musisz odpuścić? Dziesiątka spirali. Dziesiątka spirali. Co się wydarzy, jak to zrobisz? Akrobatka. Taś kamieni. No dobra. Niespodzianka. Niespodzianka. Merlin. Niespodzianka. Merlin to głupiec i biała karta. No dobra. Niespodzianką jest to, że będziesz mógł rozpocząć coś nowego. Budować. Jak to przy głupcu. Co musisz odpuścić? Dziesiątka spirali. Spirale. Buławy. To jest to zmęczenie. Jesteś przeciążony jakimiś sytuacjami. Coś bierzesz, za dużo bierzesz na swoje barki. Za wiele. Za wiele. To są dosyć nietypowe karty, ale bardzo piękne. Wciąż się ich uczę. Warte są uwagi, naprawdę. Dziesiątka spirali. No, to wskazówka, by poprawić swoją energię i rozładować dźwigany ciężar. Ta karta mówi: nie baw się w obwinianie, pozostaw przeszłość w tyle i nie oglądaj się za siebie. Czyli powinieneś to zrobić, czy powinnaś odpuścić coś, bo ty po prostu już tak ci siedzi to wszystko w głowie, męczy, że i dlatego nie możesz podjąć żadnej decyzji. Dwójka denarów, zobaczcie. Znowu jest ten wybór, znowu nie wiem, co zrobić. Może tutaj chodzi o sprawy kariery zawodowej, czy no nie wiem, zatrudnienia, może ci nie pasuje, jesteś wykorzystywany, a może chodzi o związki, o związek, w jakim jesteś. Czujesz się przeciążony. Zobacz, mamy cesarzową i wisielca. Nie potrafisz wybrać, nie potrafisz wybrać. Może chodzi o żonę, może o rodzica, mamę, ojca,
kogoś, a może szefową, obserwujesz sytuację i zastanawiasz się, co zrobić w danej chwili. Ciągle coś od ciebie chce, ciągle coś wymaga, ciągle, a ty już po prostu masz dosyć. I te emocje tobą targają niesamowicie. Co się wydarzy, jak odpuścisz sobie tą sytuację? Jak odpuścisz? Weźmiesz na luz. Akrobatka. Paść kamieni. Paść kamieni to inaczej denary, kochani. Kamienie to denary. Co się wydarzy? Słuchaj, warto pójść zupełnie inną drogą. Zupełnie inną drogą. Zacząć jakby. Ups, sorry, ale mam tu psa, który mi przy kamerze po prostu leży. Paść. Kamieni. Zobaczcie, jest elastyczny. To jest akrobatka. Dostosowuje się do sytuacji. Może warto się dostosować do sytuacji, ale też obserwować. Warto też dokształcać się. Warto szukać może nowej pracy, szukać czegoś innego niż jesteś w tej sytuacji, w której jesteś. Więc ja bym to tak widziała. By pójść za czymś, na czym mi zależy, żeby przestać przejmować się emocjami innych. Zobaczcie, ósemka kielichów. No. I znowu biała karta. Niesamowite. Słuchaj, wiesz, dlaczego jest ciągle biała karta? Bo te decyzje należą do ciebie. Ale tutaj, no, ewidentnie u dwójeczek, no dwie białe karty, no w życiu mi się nie zdarzyło. Odejdziesz, wiesz co, ja tak myślę, byś właśnie odszedł od tego, że się dostosowuję, jestem elastyczny, można na mnie liczyć, ale nikt nie liczy się z moimi emocjami, a tutaj już we mnie już buzuje, już się wylewa, ja już po prostu mam dosyć. I mamy tutaj tą trójkę była, która mówi, że tutaj się nowa droga otwiera, kochani, że warto zacząć rozglądać się za nowymi możliwościami, by odejść od osób, sytuacji, które już cię przeciążają. No ile można obserwować? Czy coś się zmienia? Czy już się zmieniło? I masz nadzieję, że się zmieni? No, ja mam wrażenie, że te sytuacje, o których teraz myślisz, one już trwają bardzo długo. I właściwie to takie ostatkimi sił po prostu. Czujesz się bezradny. I trafiasz na to czytanie, i tutaj widzisz, no kurczę, muszę coś zrobić. To już ostatni dzwonek. I pokaże się tutaj okazja, jaka jest niespodzianka. No jest ten Merlin, czyli to jest głupiec normalnie w tarocie, w normalnym tarocie, tak? I biała karta, czyli ona to, słuchajcie, mówi, no decyzja należy do ciebie, mimo że tutaj masz te nowe możliwości, nowe okazje do ciebie przychodzą, warto je wykorzystać, warto wykorzystać naprawdę dwójeczko. No i no, w końcu myślę, że wszystko się pięknie poukłada. To jest właśnie ta niespodzianka dla ciebie na sytuację, o której myślisz. Boisz się ją zmienić. Nie wiesz, którą drogą pójść. Co aniołki mają dla dwójeczek do powiedzenia? Może masz pytanie do nich, więc zapraszam. Okej. Pomocni ludzie. Nie ma powodu do zmartwień. No proszę. Kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam chociaż troszeczkę, choć paru z Was,
ponieważ to jest czytanie ogólne, o czym należałoby pamiętać. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego z całego serca i oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze i do następnego razu. Dobra, teraz zobaczymy, co u trójeczek. Się dzieje u trójeczek. Kochani. To czytanie jest dla osób, które wybrały różowego pingwinka. Zobaczmy, w jakiej jesteś sytuacji. No, zobaczymy trójeczki. O co tutaj chodzi? O, chociaż, słuchajcie, zapomniałam o wyroczni. Więc sobie teraz jeszcze przetasuję i no naprawdę karty biegają, latają. Cóż tu mamy? Klocki. Klocki i... Myśliciel do góry nogami. Klocki i myśliciel. Dobra, patrzymy. Podstawowe znaczenie karty klocki to mocne fundamenty, wykonywanie wspaniałej pracy. Przesłanie wyroczni to masz wszystko, czego potrzebujesz, aby wieść niezwykłe życie. To czas, w którym musisz skupić się na fundamentach, na których budujesz. Twoja praca, twoje relacje i twoje istnienie są gwarantowane przez twoje wartości, etykę, moralność i podstawowe przekonania. Czy nadal są one wszystkie dla ciebie prawdziwe? Czy wytrzymają próbę czasu i posłużą jako solidna podstawa, na której zbudujesz swoje życie? Teraz wprowadzasz zmiany, które pozytywnie wpłyną na wszystko. Twoje przeznaczenie to naprawdę niezwykły i piękny projekt. No, tak jak budujesz klocki od podstaw, jakieś domki, piramidy. Myśliciel, myślisz, jak to wykonać, za co się zabrać? Mam wrażenie, że właśnie o to chodzi. Karta 44. Możesz cierpieć na paraliż analityczny. Myślenie ma swoje miejsce, ale próba logicznego rozwiązania wszystkiego teraz nie zadziała. Twoje wnioski będą prawdopodobnie błędne. Może działasz na podstawie fałszywych założeń, które wpędzą cię w kłopoty. Daj odpocząć swojemu umysłowi. Zrób coś kreatywnego, ćwicz lub medytuj. Wkrótce odzyskasz zmysły, a moment oświecenia wszystko wyklaruje. No właśnie. Za dużo myślisz, za dużo logiki. Chcesz mieć kontrolę nad jakimiś sytuacjami. A i tak
jej nie będziesz miał, czy nie będziesz miała do końca podczas realizowania jakichś planów. Należałoby to odpuścić. Odpuścić tą kontrolę nad wszystkim. Myślę, że o to chodzi tutaj. No okej. Jakie emocje, trójeczko, powinnaś odpuścić? Jakie emocje? Jakie emocje? Urażony. Nienawistny, wrogi, mściwy, złośliwy. No bardzo nieładne te emocje jest u ciebie, trójeczko. Czujesz się urażony przez kogoś, czy urażona? Czujesz się niesprawiedliwie potraktowany, czy potraktowana? Chcesz coś zrobić, a tutaj ktoś może zwrócił ci uwagę, że coś źle robisz, że źle postępujesz, coś cię mogło urazić. No nie wiem, jakiej jesteś sytuacji, ale tutaj bardzo negatywne tutaj emocje są pokazane. Jakbyś była, trójeczko, troszeczkę w tych niskich energiach, które powodują, że no coś ci się nie układa, coś nie idzie po twojej myśli. Warto odpuścić te negatywy, warto odpuścić tą zawziętość, jaką nosisz w sercu. Dobrze, co Tarot chce pokazać? Co odpuścić? Czwórka mieczy. Zobacz, potrzeba odpoczynku lub wakacji. Daj sobie więcej czasu przed podjęciem decyzji. Ta karta mówi o zmęczeniu psychicznym, o tym, że potrzebujesz więcej snu, trójeczko. Potrzeba odpoczynku. O co konkretnie chodzi? No i już karta tutaj się pokazuje. No właśnie to jest to. Myślisz o tym nowym początku. Ale jak chcesz coś rozpocząć, kiedy ósemka buław. Zobaczcie. Jest dziewiątka mieczy na końcu. Tutaj chodzi o pracę. Jakiś projekt. Coś chcesz rozwinąć, jakąś sytuację. Nie wiem, czy ty się chcesz zatrudnić gdzieś, czy chcesz no, być najlepszym w firmie, żeby ten awans otrzymać, ale no widzę, że albo może sam budujesz firmę od podstaw. Chcesz coś pójść nową drogą, nie wiem, przeprowadzić się gdzieś blisko firmy. Ja tutaj mówię o pracy, ale ty możesz być w zupełnie innej sytuacji. Głównie chodzi o to, że no bardzo wiele dzieje się w twoim życiu, że chcesz coś budować, iść za swoją pasją, rozbudowywać ją, pracować nad nią. Tutaj widać pracocholizm wręcz pokazany. Ale no warto odpuścić te lęki, że czegoś nie zdążysz dokonać, zrobić, nie wiem. I są te czarne myśli. No są, warto je odpuścić. Warto jakby zregenerować te siły właśnie. No dobra. Co się wydarzy, jak to już zrobisz? Dobra, położę i jeszcze niespodzianka na koniec.
Niespodzianka. Za dużo kart. Niespodzianka, niespodzianka. O jest, dobra. I tak dwie karty. Okej. Co się wydarzy? No i mamy trzy karty. I mamy dwójkę buław. Siódemkę buław. Królową denarów. Słuchajcie, będziesz miał szansę jakby dokonać wyboru. Dokonać wyboru, no. Będziesz mógł stawiać kolejne kroki. Jak już odpoczniesz, to myślę, że ty, no wiesz, nazbierasz sił. Będziesz wiedział, w którym tak naprawdę kierunku chcesz podążać. Tutaj ta karta mówi też o partnerstwie z osobami, które dzielą twoje pasje, czyli tutaj z innymi będziesz mógł coś tworzyć. Czas na walkę o swoje przekonania. Bo ta karta mówi o zamiłowaniu do sztuki i piękna. Tutaj ważna cecha w tej karcie to rozsądek. Rozsądnie podchodzi do spraw, do sytuacji. To jest upiększanie wszystkiego. Czyli słuchajcie, od podstaw będziecie mogli coś budować, tak? Tylko no właśnie to jest ten ważny jest ten odpoczynek, regeneracja sił, czas na przemyślenie, stworzenie planu nowego. No, będziesz miał siłę na to, żeby bronić tych swoich pasji. No. Właśnie to jest to dokonywanie wyboru. Tutaj zobacz, masz tego wisielca, czyli będziesz umiał już ocenić sytuację, w której się znajdziesz. Tutaj znajdziesz osoby do współpracy i wreszcie będziesz wiedział, którą stroną chcesz podążać. Jaka jest niespodzianka dla ciebie? Trójeczko, koło fortuny i królowa mieczy. Koło fortuny mówi o sytuacjach, gdzie no, przychodzą gdzieś z zewnątrz. Przychodzą okazje do tego, byś mógł je wykorzystywać. To jest zupełnie nowy początek. Zupełnie nowy początek. Lub koniec opóźnień. Nagły lub nieoczekiwany postęp. Bardzo pozytywne zmiany. Podróż lub nowy pojazd. Może to dla kogoś z tym pojazdem. Może rzeczywiście będzie potrzebny. No. I te sytuacje, te nagłe sytuacje uwolnią cię od sytuacji lub osób, które już ci nie służą. Odzyskasz poczucie humoru, czyli takie, wiesz, noszę maskę, jestem zmęczona, ale kiedy odpoczniesz, w końcu ten ogień z ciebie się wydobędzie. Będziesz się uśmiechać, będziesz radosny,
Radosna. Więc tutaj takie niespodzianki do ciebie przychodzą. Trójeczko. Odejście od takiego poczucia, no, bycie pustelnikiem, nie? Że tutaj odchodzę od tego osamotnienia. Zaczynam. I znowu mamy dwójkę buław. Kolejny raz. No, i z jednej strony myślę, że warto odejść od tego poczucia osamotnienia i tęsknoty za sytuacjami, które już minęły w Twoim życiu. Tutaj koło fortuny mówi o tych nowych możliwościach, które do Ciebie przychodzą. Czyli odchodzisz już od tego, no tej niepewności. Zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia dla Ciebie, trójeczko, kochana moja droga. Zobaczmy, może masz jakieś pytanko do aniołków, więc zapraszam. Zobaczmy, co do Was przychodzi. Poprawa zdrowia. Posłuchaj swojej intuicji. No proszę. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanie Wam pomogło w jakichś sytuacjach. Bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, lajki i do następnego razu. Trzymajcie się, pa!